Ty chciałeś awanturę o kasę. Rick moment. Masz awanturę o kasę w domu. Mamy awantury o kasę w domu. Gdzie pokaz? Zaraziłem się. Chyba dzisiaj będzie postelar, wiesz? Także no, za parę godzin pewnie. Nie wiem ile zostało. Tak naprawdę najlepiej mieszkać w takim mieście jak to byłoby światłowód. No ta, Łukasz, ale to różnie. Małe miasta, to jak masz zdalną robotę, to ta, ale tak to chyba ciężko. Ciężko mi powiedzieć, może ktoś się wypowie. Zoba, please, przed awanturką. Nie patrzę, jak biczują w tupę ludzi, czy tam nie ludzi, nieważne kogo. Jaka gierka postelar? Balatro. Masz jakieś iPhony? Mam jednego iPhona. Ej, ta znowu tu... Ej, czekaj, ona w tym odcinku, losowy odcinek włączyłem i ona tu kupuje iPhona, którego w najnowszym sprzedała? Ty, nie wierzę w to, jakie RNG porypane. Masz jakieś iPhony? Mam jednego iPhona. Ja pierdzielę. Siema. Siema, siema. Co tam? Hej ludzie. Siema. Od razu hej ludzie. A skąd już jest włączone? Nie? Jest? Nie, nie jest. Nie ma czerwonej kropki. Nie ma czerwonej kropki. Jest iPhone 11. A ile mi dasz za tego na przykład? Ty, ona kupuje iPhone'a w tym odcinku tego co... Nie wierzę w to, jakie RNG. Co jest w dupa? Ej, losowy filmik. Gwarancja na 2 lata na szkło, no w sumie na wszystko. Co to jest Samsung? Na wszystko jest gwarancja na 2 lata. A to jest jaki? 13 Pro. 13 Pro? No. Czemu i ma 3 miesiące. Siano potrzebuje, a i tak za bardzo nie umiem się obsługiwać. Tylko masz może paragon albo fakturę? No mam, ale każdy muszę, żeby telefon już tak ją, samo wiesz? Obsługuje. Gdzie kupowałeś? Na Ukrainie. Na Ukrainie? No. A, czyli ona jest z Ukrainy. Jak stąd wyślesz na gwarancję, to po tygodniu już będzie. Znaczy to ten. Co czekaj. Nie interesuje. Ej, poczekaj, teraz mnie to zaciekawiło. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Na kondoli, Sparta i panienka Iwu się całują. Wiatr gondolą lekko buja, Iwu trzyma go za hu lekko sus. Dzięki, piękny wiersz, wstruszający. I no tak, taka prawda. Ty, bo ona mówi, że na Ukrainie kupiła i tam trzeba na gwarancję wysłać, tak? Czyli jest wojna, tak? Jest wojna, a ty możesz w tym samym czasie wysłać iPhone'a na Ukrainę, oni ci go naprawią i odeślą do Polski? Jak to w dupę działa? Ty, oni tam nie atakują. W sensie, bo to jest jako terytorium USA, Apple Store, tak? Jak to w dupę działa? To jest gwarancja chyba. No, bo to jest firma, nie? Nie ogarnią. No 9 stów. Nie ogarnią. Nie chce mi się już na następny. Ona bierze iPhone'a 11 za 900, w najnowszym odcinku sprzedała go za 700, tak? No okej, okay. A po jakim czasie go sprzedała? 3 miesiące. No przerzucę. No 4. On zbity jest. No wiem, widziałam właśnie. To 600, a okej. Okay. No. To minus 300. Mam 2 i do niego 2 ładowarki, coś tam jeszcze. Tu masz. Tak, party. Ja nie no brałam tego. On jest tani, co prawda, nie ale na całym terenie, okej, okej. Ale założyć mu etui, nic nie będzie widać, nie? Tylko jest szkło hartowane i jest zbite, nie? Tak, no, a tutaj pod spodem jest... Ej, my też oglądaliśmy wczoraj, jak ktoś tego iPhone'a sprzedawał. Co ona go teraz kupuje i w najnowszym go sprzedaje. Cała historia tego iPhone'a. Od deski do deski poznana. I teraz na parę odcinków znowu go sprzeda. O kurde, zobacz jak wędruje towar między ludźmi. Trochę. Trzeba by odkleić całe i wtedy można mieć pewność, nie? No. Ile byś chciała za niego? O kurde, nie wiem, Kuba mi coś mówi, że 2600, 2600, 2800? Tak? No. Bo ostatnio było, nie wiem, 2 tygodnie temu. Uuu, to 2 tygodnie to już pewnie... Tak, wizowaty na to. To, zaraz, 1200. To już wolę z nim chodzić. Witam. Teraz to już z tysiaka pewnie stoją. To, tysiaka. Chciałabyś.
iPhone 13 Pro Max ona to mówiła, tak? To mnie wtedy wymierz na wyżycie kamera. To ile to warto? Co to ma? Co? Malutka, taka idealna. To jest jakaś cholerna gafeń, taka... Weź ją do góry. Tak. Ty ktoś naprawdę ogląda hulajnogi w tym Lombardzie. Tylko to dla dzieci bardziej. No to właśnie dla małej patrzymy, wiesz, bo chciała, ale taki... Zbudowana jest. To nie, to nie pojedzie jak przekroczysz wagę, później zobaczę. No. To, że jestem gruby? No, no tak, nie powiedziałem, ale... Miałem już kiedyś taką no, i nie, po prostu... Jak to wątkiem jechało. Bo na nie chwilę wiem... pojedzie i stanie. Nie wiem, czy widziałeś, ale w tym nowym odcinku jest jak chłopca... Mazał na odcinku? Czekaj, w najnowszym odcinku tego chłopa, co tu hulajnogą jeździ, zamazali, a tu go normalnie widać? To jest ten sam typ? Jak na telefonie do Nate'a? No niżej link, tak samo jak na ptc. Wiesz? A jak wsiądzie dziecko, to wtedy normalnie jedzie, nie? Ile ona kosztuje? 1500. Ile? No. To 29. Za iPhone'a. Za nią? No. Pa. Tanio jak barszcz, nie? Możemy no. To 129. Nie, jest, to właśnie jest kabel, no. A to elektryczna. Taka hulajka. No trzeba ją wziąć. Ty, elektryczna... Ty, tu mało, nie? No w tych małych to pewnie mniej, nie? Niż to takie wielkie duże hulajnogi. Czy z godzinę pojeździ? To zależy, wiesz? Wydaje, bo jak będzie jechać pod górę, to mniej. Jak będzie z górki, to a o kogo o Netflixa ci chodzi? Trzeba by wziąć, wiesz, pojeździć i zobaczyć. Ale żeby się nauczyła? Ale co ty, Lubej, piszesz? Jakbyś kupił, niech pojeździ. Jakby, nie wiem, coś było nie tak, oddać i tyle, nie? Ale bierzemy na pół? Nie wiem, jak to Kuba patrzył, ale... Nie, on mówił, że za 2600 się sprzedał tam jakiś czas temu. Się sprzedał. Czyli na gdzieś tak dwójka wychodzi rzeczywiście, no. No to 2 rozkosowo. Mało. Dużo. Dużo bardziej nie zarobić. No dużo, nie? Zobacz. Ile, a to 50? Ile tu stoisz? 3 minuty i już masz 2000. Tak, a było kupione, jak było kupione, gdzie tyle zarobisz? Gdzie tyle zarobisz? 3 minuty. 250? A weź te i pójdę z chodą na Allegro. Dwa i hulajnoga za darmo? Trzeba by przekrecić te. To dobre. To mówisz, że 250. 250 i hulajnoga za darmo? No. Nie. No nie, za 2 i hulajnoga. A dwójka i hulajnoga? No. Może być. Widziałeś, że twórcy Kingdom Come 2 oskarżają o twórców Kingdom Come 2 oskarżają o rasizm, bo nie ma czarnych w 15-wiecznych Czechach. Zapieprzyć. Jest jakiś filmik o tym? Czekaj, muszę sobie wybrać za nią. Dobra, negocjatorka. Mogę zobaczyć. Nie, no już zgadaliśmy się. No dobra, negocjatorka z ciebie. No. Pojemność baterii 100%. Zobacz, jak to wyglądało w tym najnowszym odcinku. Białorusinka mówi, będziesz miał gościa. Wchodzi gość i wyprowadza ją bez żadnego słowa. Co ty piszesz? Czyli według ciebie ten Lombard to jest po prostu, jakby to powiedzieć, dom uciech, tak? Bo mówię językiem tym miłym, tak? Procent. No wiem, bo ty mówiłeś, że on ma 3 miesiące. I za ile kupiłaś? Za 50 tysięcy grinów. Czego? Podzielić na 9,5, nie wiem ile to będzie. Co to w dupa pizza? Procent. No wiem, bo ty mówiłeś, że on ma 3 miesiące. I za ile kupiłaś? Za 50 tysięcy grinów. Za 50 tysięcy czego w dupę? Bo ty mówiłeś, że on ma 3 miesiące. I za ile kupiłaś? Za 50 tysięcy grinów. Grinów? Co to jakaś waluta z WoWa? Green? Ty jesteś taki jak green? Nie. Ty jesteś takiego, gdzie to jest? Green waluta. Czekaj, co to jest ten green? Co to w dupę jest green? No wpisałem i wyskoczyło, że jest coś takiego. To jest warte 5 centów. Jeden green jest warty 5 centów amerykańskich. Nie no, dosłownie, no zobacz. Ale co to jest ten green? Chyba, że jakaś kryptowaluta. Bracia green.
Lirów? Nie, nie wiem. Podzielić na 9 i 5, nie wiem ile to będzie. Lerni miała chnąć. Na 11 mieliśmy, 9. Nie, chcę już wolę Samsunga spowodować. Czego weź z iPhone'a, jak ci przypadł? Ale... Ja ci później na 5200 kupię. No. Czekam, nagrywasz to? Przecież mi powiedzieli filmik, jak obiecuję mi się kupić mi później iPhone. Muszę mieć potwierdzenie. Nie wiem. Wydzwoniłam się, nie ma już, nie, nie ma. Nie mam zgody na autoryzację. Nie ma już. Joker a, moment. Bo ty źle zrobiłaś, polskiego nie rozumiesz. Prześlę ci na maila ten. Dobra, bo mi później mówi, polskiego nie rozumiesz do końca, nie tak mi tak zrozumiałaś. Masz filmik o tym rasizmie? Możemy zerknąć. Tylko... Co? Zresztą no, no czekaj, ja wysyłam sobie wszystko a, i pozwolisz sobie hasło. I wtedy, tak? No, bo ja nie mam ani hasła. Chyba, że jakiś artykuł co, tylko jest. Mój? Co? Ubierasz mój? Ale muszę sobie kupić. No dobra, starszy ci. Dobra, nie zawracaj mi dupy, ja teraz muszę zobaczyć sobie telefon. Tequila, tak, nie. A pokaż mi jeszcze jakiegoś samego. Na ruczek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za 8 lat, witam. Trwal Rembaju wrzucił o tym. A ile trwa, możemy obejrzeć. Albo Redmi coś. Znaczy, jeżeli chcesz sobie przesłać dane z telefonu na telefon, to najlepiej będzie jakby mieć tego iPhone'a, no bo to szybko pójdzie. No to od razu pójdzie. Tak. Tyle moment. A tak to ty, będzie... zobacz, on ma tu tego Apple komputer, nie wiem jak to się tam nazywa. Ale to drogie jest, nie? Ciekawe, czy to w ogóle się sprzeda w Lombardzie. Gdzie problem, nie? Z przenoszeniem danych. A ty tego za 900 Mac? Od razu? Mac po prostu? Mogę zrobić 9 stówek, jasne. O, to wszo. Ja biorę tego. A pokaż mi ile tu bateria jest. Mój kolega, Gink, nie? Tu jest 100%. Macintosh? 100% też? 3,99 jakoś tak, czekaj. O, to jest fajne. A nie ma tu odwarki, nie? No, 99%. O, to zajebiście. To czekaj, a pomożesz mi to wysłać, bo ja tego, bo mi to zawsze robili, nie tego wiem. Tego się odwiedziałem. Patrz, tego mam za 900, hulajnogę mam i jeszcze dwa. Czekaj, wiesz, w sumie... Taki 10 nagrał. Wymiana towarowa, widzowie. To weź mi daj telefon. A tu jest. Chcesz odebrać? No. To czekaj po kolei, my najpierw zrobimy moje. Ja też bym chciał poprzerzucać. To na 610. I odjąć od tego, co tu zrobimy z tego, tak? No. Dobra. Patrz, już się obrożą na mnie i ten mojej twarzy mnie rozpoznawał. Co? Mojej twarzy nie chciał rozpoznać. Oni się cieszą, a on na nich biznes robi, git. Już przebędę prze tego. Każdy szczęśliwy. No masz, bo ja... Trzeba tu cyk. Te telefony słyszą, co się gada. No, to, gadaliśmy o odkurzaczu, wchodzę na ten... Z reklamy odkurzacza, dwa razy tak było, na Safari wchodzę, no i jakieś reklamy się wyświetlają. To gadaliśmy. No bo to tak jest, no. Masz taką opcję nawet w telefonach, że akceptujesz to albo nie. Jeżeli to zaakceptujesz, co? Nie, to masz dostęp do różnych takich usług rozpoznawania mowy, jakieś tam różne Google'a, tego. A jeżeli tego... No albo jeżeli tak, nie zaakceptujesz, to nie będą podsłuchiwać, no. Co gadasz, ale no, nie będziesz miał do tego dostępu, nie? Albo zrobiłam z kimś ostatnio, czekaj, no zrobiłam... Ja pytam się trzeci raz, bo to za ale nie czekaj, no jak coś się zrobiłam z tym typiarą z no dziecią... No ja cię nie słyszę, bo ty mnie to wszystko na zaczyna. Mi się na Facebooku od razu, no możesz mieć ją w znajomych, a ja z nią zrobiłam zdjęcia, nawet nie wpisywałam te typiary, na Facebooku co, mi się wyświetliło. Co tylko iPhone'y mają? Teraz wszystkie telefony. Dobra, to wiecie co? Nic w dupę nie ogarniam. Nie? Telefony niech zostaną, niech się to przeniesie, zaktualizuje. Dobra. I ja po prostu zadzwonię tam znać. Dobra, jak no. Będzie gotowe, nie? Teraz nie ma telefonu, żeby... 50 minut będzie się aktualizować, mój tam 50 minut będzie się przenosić. Dobra, no. Czekać, spoko. No. Ale sobie godzinę połazimy. 5K PLN, 3 miesiące wstecz za telefon, a teraz za 2K go sprzedaję. Deal życia? No. No ta, no. I teraz ten telefon sprzedaje, po czym go znowu kupi. Więc też zarobi i znowu go sprzeda. Chłop po prostu obraca tym samym towarem i ciągle na nim zarabia. Piękne. No i co? Co? Te iPhony to się opłaca kupować i sprzedawać. Ja odklejałam, patrzałam, odklejałam jak tylko do tego, do połowy. Bo się bałam, że ten, że nie przyklei. No do połowy. No jak szybko mówię, to wtedy wiesz, nie zastanawiam się, jak dobrze wyznaję słowo. Karta gdzieś ma. Ważne, że wszyscy rozumieją. Tak. O. A nie, jak tak, nie wiem, może oglądaliście odcinek, też był taki chłopak z Ukrainy i on tylko... Co, ej? No to tak! No, tylko kiwał głową i cały czas, no to tak! No to tak!
będzie sam w głowie, nie? Nie, są takie, kiedyś no. robiłam z takimi. Tak, Joker. Tłumacz, co mam robić, ja mówię oni. No mówię, to się po polsku, ja mówię, wiem, że nie rozumiecie, ale po ukraińsku do was mówię. Nie, bo po rosyjsku nawijasz. Ja mówię, nie, przecież to jest to samo prawie. O, też kiwali głową i udawali, że rozumieją. I ona powiedziała, że ukraiński i ruski to to samo. I patrz, ja bym nie mógł tak powiedzieć. Ona może i teraz mogę to zacytować. Ale nie zacytuję, bo każdy jest równy, pamiętaj. Oje. Czyli 610 był telefon, klejnogę zrobiłem za nie wspieram. Nie? Ten iPhone zrobię 9 stówek, czy to będzie 700. Aha, tequila, fajnie. 900, to jest 1600. I 500. Tak, Waldek. To wychodzi 200 wtedy, nie? Nie wiem. Podwajam i daję ej, dalej. Ile był twój telefon? Co? Bo miało być 2000. Dwa? I hulajnoga. Ty, ale zauważ, ten z Lombardu zawsze liczy w pamięci, nigdy kalkulatora nie używa. Czemu? No właśnie, wiadomo. Pieniądz musi się kręcić. No to zawsze w twoją stronę. 100, odjąć hulajnoga zrobiłem za 9 dych, odjąć swój telefon 610, to jest 700, odjąć ten iPhone 900, zobaczyłem, bon rok. Czyli to jest 1600, więc 200 odjąć 1600, będzie 500. No, dobrze, nie? No. Chciałem się dowiedzieć, czy został sprzedany już ten telefon Razer Phone. No. Kto? Bo ja go 2 miesiące temu zastawiałem. Ja wiem, że już jestem dawno fartej, był już przejęty sprzedaż, okej. Okay. Ale po prostu czy został wykupiony od was przez kogoś, czy nie? Bo po prostu no, mam sentyment do niego i chciałem go wykupić. I czy po prostu jeszcze u was jest? Czy ktoś go kupił po prostu? Tak, może jeszcze jest, zobaczymy. Ja go zostawię. To po co go zostawiam? Może byś mógł zobaczyć datę. Mi się tak wydaje, że 2 miesiące, a może i nawet dłużej. W otwartych umowach go nie mam. Czyli może jak nie żyje? Ty, co ty mi będziesz opowiadał, że ktoś umarł, no? Nie kłamcie. Mówisz Razer, tak? Razer Phone. Razer Phone. To jest tak, klawiatura, wszystko to jest taki gamingowy właśnie telefon i gamingowi w ogóle mają część. Jak? Do, no co ty gadasz? Za co? Do komputera. Kiedy? Do tych wszystkich elementów. Co jest? Jest jeszcze. Jest jeszcze. I powiedz mi, na jaką cenę go wystawiliście? 400. 400, aha. I ja mam do ciebie taką prośbę, bo dzisiaj jest co, jest teraz sobota, teraz są święta. I po świętach tak we wtorek, ewentualnie w środę, jeżeli by nikt go nie odebrał, mógłbyś dla mnie go jeszcze zarezerwować? Tak byśmy po prostu się umówili. Ja bym go na pewno kupił, odkupił, wykupił. We wtorek? No, bo poniedziałek to jest, bo ja w Niemczech teraz pracuję, właśnie załatwiłem sobie pracę w Niemczech. Od miesiąca właśnie pracuję, dlatego nie wiem właśnie i się pytam, czy on ogólnie jest. Jezus Maria. Takie coś jest. 26, 27 jest wolne. Później 28, 29, czy... Ale za co? Dzięki, dzięki. Ale jak on umarł? Powód podaj. Czekaj. Środa, czwartek, piątek są pracujące dni. No. No i w ten, wtedy, w ten pierwszy dzień nie wiem, czy będę w stanie go kupić, bo nie wiem, czy akurat wtedy zjadę, ale wtedy we wtorek... przepraszam, czekaj. Niedziela, co ty gadasz, Lark, serio? 27 jest środa, 28 jest czwartek. Czekaj. Ja pierdzielę, co wy gadacie? Ja pierdzielę. Czyli środa, czwartek plus piątek są 3 dni wolne. Czyli najprawdopodobniej bym czwartek go wykupił, Boże. Bo no naprawdę, no... Boże. Sentyment mam do niego i tak dalej. I jeżeli byś go mi potrzymał jeszcze tydzień, no to by było zarobiście wtedy. I ile mówisz? 400, nie? Powiem ci tak, w czerwcu go przyniosłeś, mhm. nie? W czerwcu? W czerwcu, 29 czerwca. No dajmy na to pierwszy sierpień, jest tak? Styczeń. To mamy cały sierpień, wrzesień, tak? Październik, listopad, grudzień. Także prawie pół roku już leży. No. To tydzień jeszcze może poczekać, nie? No, wiem, dobra, to jakbyś tak zrobił, oglądałem. To fajnie by było, bo... Tylko... Musiałbyś jakąś zaliczkę mi dać. A czemu tak? Kanału, żebym ja miał pewność, że wrócisz, nie? A inaczej, ja coś... Ile zaliczki? Zaliczkę mi dać, czekać, nie? Dobra, to jakbyś tak zrobił, to fajnie by było, bo... Tylko musiałbyś jakąś zaliczkę mi dać. A czemu tak? Jakąś. Żebym ja miał pewność, że wrócisz, nie? A inaczej, ja coś jeszcze zapytam się, takie coś. Gdyby przykładowo do tego momentu nikt go nie wykupił, a on dalej będzie na stanie, to wtedy już normalnie, ale bez zaliczki wtedy mogę... Just loser.
No właśnie, nie wiem co daje dla sklucer, bo skończyłem streama wtedy. Teraz zobaczymy jak odpala. Także jesteś idealnie. No właśnie słyszałem, Black Blue widzowie piszą, że on umarł. Wrócił podobno ze szpitala i umarł po prostu we śnie tam na fotelu. Nie wiadomo do końca co się stało. Ale porypane. Ale to w styczniu, to dawno temu i nadal nie wiadomo, tak? Ja pierdzielę, to jest popieprzone to jest w tym Lombardzie, typ, że im starsze odcinki, tym większa szansa, że wiesz co, no. Mogę za niego zapłacić, tak? Dzień dobry. Ja go postawię na półkę, jak się nie sprzeda, to możesz go we wtorek. Aha, dobra. Jeżeli gdybym się nie zjawił w razie W, to wtedy, tak jak powiedziałeś, że wystawić go i zobaczymy wtedy do tej wtorku czy środy. Gdyby się nie poszedł, nie poleciałby dalej, to wtedy ja bym wtedy tą wtorek czy wczoraj już wtedy, wiadomo, bez... Telefon leży pół roku, a ten się boi, że mu ktoś nagle wykupi. No co jest? Jeżeli teraz bym nie dał, bym zarobić, nie? Bo zobaczę, bo ja nie wiem, czy mam tyle kasy właśnie, ale zobaczę, dla pewności. No, bo po prostu nikt nie chce, dobra. No. To ja wiem o co chodzi i jest wszystko jasne. Dobra. U was tu w Lombardzie telefon taki kupiłam. No ale nie zrozumiałem. Ale proszę pana, ja tego telefonu nie... Co to jest? Jakiś Chińczyk? Czy co? Nie używałam. I kiedy to było? To i pan sprawdzi. Czy pani go w czerwcu kupiła? Redmi. Ja go w ogóle nie używałam. Redmi Note 9, okej. Pan chyba jest śmieszny. Ja za niego zapłaciłam, jak w czerwcu, jak pan patrzy? No patrzę, że jest przyjęty w czerwcu, to pewnie a, jest tak... ty, widz jak dobrze wiedział, nice, dobre oko do telefonów. Redmi Note 9 Pro. Czerwiec, lipiec, pani kupiła go, nie? Ja w ogóle go nie używam tego telefonu, bo nie chciał mi tutaj pan uruchomić. A miałeś taki, a to a, stąd, okej. Okay. Proszę pana. Czekaj, bo mama przyszła ściemniać. Co to pewnie nie dymy. Czerwiec, lipiec, pani kupiła go, nie? Ja w ogóle go nie używam tego telefonu, bo nie chciał mi tutaj pan uruchomić. Pół roku temu kupiła w Lombardzie, chłopie nie uruchomił go w Lombardzie, więc go nie używała i leżał na półce pół roku. Bo tu jest styczeń na tym filmie, a ona kupiła w czerwcu. Ja pierdzielę, przecież to żadne chyba prawo jej i tak nie chroni. To po co ona się przyszła wykłócać? Chłopie i mogę powiedzieć, żeby spieprzała dosłownie, nie? Wyczuwam ściemę. Pół roku minęło. Proszę pana, ja pan ściemę na kilometr wyczuwam. Spadł pani telefon, rozbiła się szybka, teraz szybko. Pan jest nienormalny? Taki pan mi sprzedał, ten pan mi sprzedał taki prawdę telefon. Mówi. Ja w ogóle go nie używałam, miałam świadków. Gdyby było takie coś, to tutaj by... Świadkowie przychodzili i tak, ty co to jest? Tu na półce. A, to telefon, ale to leży. Leży, ale zapamiętaj, że leży. Jest nieużywany, zapamiętaj. Kiedyś może się przydasz jako świadek. By było napisane. Proszę pana, ja tego sobie. Telefonu w ogóle nie używałam. Pan chyba jest śmieszny. Zobaczę sobie. Pan jest śmieszny. Taki mi sprzedaliście, ja w ogóle tego telefonu... Ja mam świadków, ja mogę tu przyjść, może przyjść dziewczyna, która poświadczy, że ja tego telefonu nie używam, bo nie mogę uruchomić. Ja też mam on cały czas, on cały czas leżał tak, w domu. Kasy, no. Sprzedaliście mi za 500 zł telefon, może który był... I też może powiedzieć, że nie było pęknięte szkoła aparatu. Też proszę pana, ja jego nie używam tego telefonu. No to kupiła pani telefon, żeby... Ej, ale dobra, bo wiadomo, duże prawdopodobieństwo, że ona po prostu kłamie, że chce pieniądze, bo popsuła telefon, tak? Ale naprawdę istnieją aż tacy perfidni ludzie, którzy przyjdą kłamać prosto w oczy, żeby dostać te jakiekolwiek pieniądze? Przecież to jest chore w dupę. Przecież to jest po prostu chore. Żadnej litości. Jeszcze jakby się chciała jakoś dogadać, przyszła i powiedziała, że popsuła, wymieni i dopłaci na nowy i tego da. Ale nie, przyszła i perfidnie pieprzy. Przy sprzedaży nie sprawdziła, no ona mówi tak, kupiła telefon, ale chłopiej w Lombardzie nie kliknął uruchom, więc nie uruchamiała go przez pół roku, leżał w pudełku w domu, po czym go wzięła i przyszła. Tak wygląda jej historia. Ale co ty piszesz? Chwila, dzięki TPC za suba. Dzięki. Stał na półce? No bo nie mogłam go uruchomić.
Jak nie mogła przyszłam pani do innego pana, który miał mi uruchomić, nie miał czasu, bo on mówił, że ma tyle zajęcia, nie ma czasu. Miałem koleżankę. Co tu uruchamiasz? Telefon odpaliłem teraz, wszystko działa. Wkłada pani kartę i działa. Okej, okay. No teraz działa, bo mi ktoś uruchomił. No ale to nie umie pani przycisku włącznika wdusić? Nie umiem. No to niech nie kupuje pani takich telefonów, bo potem ma pretensje. Panie, jest śmieszne, że pan mi... Ja tyle pieniędzy zapłaciłem za telefon, bo teraz pan daje mi 100 zł? Czyli kupiła pani telefon, tak. Go później nie używać i zamiast przyjść z paragonem go oddać, bo pani go nie używa, to pani... Nie mogłam wcześniej przyjść, bo byłam cały czas pobita byłam przez męża. Jednak dwa miesiące... Ja pierdziele, co? Jezus Maria, co tu się odpieprza? Pobita przez męża. Tak po prostu co o tym mówi? Czemu nie pójdzie na policję, skoro w Lombardzie tak mówi po prostu z bomby o tym? Nie rozumiem tego. Miesiące pani czekała? Tak, czekałam. Byłam w szpitalu. W szpitalu byłam. Proszę pana, ja tego telefonu nie używałam. Ale to szybko się sama zbiła tu z tyłu. Słucham? Szybko. Taki mi sprzedaliście. Na pewno. Że co? Taki mi sprzedaliście. Że może pan co? Na policję zadzwonić, ja się nie boję. Taki mi sprzedaliście. Na policję dzwonić, ja nie mam obowiązku przyjąć tego telefonu. Pani chce go sprzedać, a ja go nie chcę kupić i tyle. No jazga. Aha, pan nie chce go kupić. Nie, dziękuję. No i git. Nie chcę, to nie chcę. Git. Sigma. Ale straszne, jeżeli... Boże, bo ona tak kłamie, że nie wiem, czy w to wierzyć, że z tym mężem. Nie wiem, czy w cokolwiek jej wierzyć, to jest tak popijeprzone, że ona to mogła powiedzieć tylko po to, żeby powiedzieć. Więc, no, porypane to jest, ja pierdzie. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę